bo też czasami mam takie wrażenie, że ja nie cierpię z tego powodu, że pan Romanowski nie poszedł do aresztu. To nie jest tak, że kładę się spać i myślę, a warto byłoby kogoś wsadzić. Po pierwsze, na szczęście jest tak, że to nie pieniądze wygrywają wybory. Ja nie mam żadnej pokusy, żadnej żądzy. Takie, wiecie, żeby odebrać subwencje, te dotacje państwowe jakiejkolwiek partii politycznej. Gdyby pieniądze wygrywały wybory, to 15 października PiS byłby bezkonkurencyjny. Mieliśmy dość bogaty dzisiaj w decyzję dzień jako polski rząd. Po pierwsze, przedstawiona została rekomendacja przez pana ministra Adama Szłapkę, ministra odpowiedzialnego za sprawy europejskie, rekomendacja na polskiego członka Komisji Europejskiej. Została ona jednomyślnie i powiem entuzjastycznie przyjęta przez cały rząd. Jest to kandydatura pana Piotra Serafina. Dzisiaj jest szefem naszego przedstawicielstwa w Brukseli, w Unii Europejskiej. Był przez długie lata moim bliskim współpracownikiem, prawą ręką wtedy, kiedy byłem szefem Rady Europejskiej. Był także sekretarzem stanu, czyli takim ministrem europejskim w polskim rządzie. Był najbliższym współpracownikiem, współodpowiedzialnym razem z Januszem Lewandowskim w Komisji Europejskiej za rekordowy dla Polski budżet. Mówię o tych poprzednim budżecie europejskim. Polska wtedy uzyskała rekordowe środki. Pamiętacie państwo tę autentyczną i uzasadnioną euforię w Polsce? Wtedy ruszyły te gigantyczne inwestycje, o których tak głośno było nie tylko w Polsce, te autostradowe, przygotowania do Euro 2012. No Polska była rzeczywiście w takim tempie ekspresowym przebudowywana dzięki tym środkom. Piotr Serafin miał tutaj bardzo poważną rolę. To jest oczywiście rekomendacja, no z pełnym przekonaniem ją potwierdzam, rządu. Czeka nas cała procedura. Jeszcze w tym tygodniu, mam nadzieję, że jeszcze przed świętem 15 sierpnia będę konsultował tę propozycję z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Komisja sejmowa ma zebrać się także, ta do spraw europejskich, i ocenić kandydata, i wtedy zostanie formalnie zgłoszony. Poprzedziły to także moje konsultacje z szefową Komisji Europejskiej. Rozważaliśmy kilka kandydatur, tak jak to jest w zwyczaju, i pani Ursula von der Leyen, szefowa Komisji, przyjęła także do wiadomości, że finalnie zgłosimy kandydaturę Piotra Serafina. No teraz wszystko w naszych rękach. Mam nadzieję, że ta procedura przebiegnie szybko i bezkonfliktowo. Bardzo bym chciał, żeby Europa widziała, że w sprawach dotyczących polskich interesów, polskich pieniędzy, polskiego bezpieczeństwa, że jesteśmy tutaj bardzo, bardzo dobrze ze sobą współpracujemy, niezależnie od tego, kto skąd jest, w sensie politycznym. Także mam nadzieję, że szybko uzgodnię to z prezydentem i z parlamentem. Czekałem na to niecierpliwie, ale niedługo na szczęście. I muszę powiedzieć, że pani minister zdrowia tutaj bardzo szybko podjęła to wyzwanie. Chodzi o jakby kolejne decyzje dotyczące chorób rzadkich. Jak państwo być może pamiętacie, z różnych powodów, ale takich oczywistych, byliśmy wszyscy bardzo przejęci losem, szczególnie tych najmniejszych, czasami skazanych na dramat, na cierpienia, czasami na śmierć. Wtedy, kiedy brakowało na leki, albo w ogóle leków, czy procedur, które mogły ratować szczególnie dzieci chore na choroby rzadkie, w tym onkologiczne, genetyczne. Ja podjąłem decyzję właściwie w pierwszych dniach po objęciu stanowiska szefa rządu o przekazaniu 500 milionów złotych do dyspozycji NFZ-u na pomoc chorym na SMA. Jedna z tych
chorób, które tak często powodowały rozpaczliwe zrzutki społeczne. Pamiętacie Państwo, chodziło nam o to, żeby rodziny, które zostały dotknięte tym nieszczęściem, żeby otrzymały efektywną pomoc od państwa. I te 500 milionów pracuje już od wielu miesięcy i wydaje się, że problem na tyle, na ile to jest możliwe, bo oczywiście wiadomo, że nie wszystko da się dzięki tym pieniądzom. No nie zawsze to jest skuteczne, ale jest to bardzo, bardzo poważne wsparcie dla tych wszystkich polskich rodzin, które z tą chorobą w rodzinie się zmagają. Dla nas jest rzeczą ważną, żeby już dzisiaj nie było żadnych wątpliwości. Nie będzie żadnego obowiązku wpisywania do takiego rejestru ciąż kobiety ciężarnej bez jej zgody, bez jej woli, bez jej chęci. Będziemy chcieli, aby informacja o ciężarnej była wyłącznie do dyspozycji lekarzy wtedy, kiedy potrzebne jest to dla ratowania zdrowia, życia, no bo mogą być takie przypadki, ale obecność w tym rejestrze ciąż będzie wyłącznie za zgodą zainteresowanej. I więc skończy się ten okres takiej bardzo przykrej, takiej ciemnej dwuznaczności wokół tego, jak się traktuje w Polsce ciężarne kobiety. Komisja prowadzona przez generała Sturzyka będzie badała zdarzenia, które łączą dwa fakty, że powstaje szkoda dla interesów państwa czy państwowej gospodarki i że ta szkoda jest związana wpływem, działalnością służb rosyjskich lub białoruskich. Tego typu działania będą nas interesowały. Profesorowie, naukowcy, ludzie, którzy się na co dzień zajmują dezinformacją, wpływem na decyzje gospodarcze, wpływem na decyzje dotyczące bezpieczeństwa państwa, będą gromadzili fakty i dane, które pokażą, gdzie, w jakich miejscach te wpływy rosyjskie, białoruskie miały miejsce, na ile osłabiły bezpieczeństwo państwa czy interesy gospodarcze państwa polskiego. Natomiast to nie będzie komisja, która ma wyeliminować przeciwników politycznych. Ja chcę tutaj bardzo wyraźnie to podkreślić. Podjęliśmy wspólnie z panem generałem Sturzykiem decyzję, że raport ten już z substancją, czyli z wynikami merytorycznymi pracy komisji, trochę czasu zajęło nam, bo wiecie, trzeba było certyfikować wszystkich członków komisji. Pełny dostęp do materiałów klauzulowanych. Zbudowanie harmonogramu prac, identyfikacja zasobów archiwalnych, dokumentalnych, do których będą chcieli dotrzeć członkowie komisji. To wszystko stało się jakby treścią 24 spotkań dotychczas tej komisji i na tej podstawie zbudowano ten raport organizujący pracę komisji. Przedstawimy pierwszy raport z ustaleniami 29 października na posiedzeniu rządu, a po posiedzeniu rządu publicznie i będzie to pierwszy raport ten zawierający już konkluzje i precyzyjne informacje dotyczące tych domniemanych działań obcych służb i obcych wpływów. Po pierwsze, na szczęście jest tak, że to nie pieniądze wygrywają wybory. Ja nie mam żadnej pokusy, żadnej żądzy takie, wiecie, żeby odebrać subwencje, te dotacje państwowe jakiejkolwiek partii politycznej. Gdyby pieniądze wygrywały wybory, to 15 października PiS byłby bezkonkurencyjny. Jeśli uważamy, że Państwowa Komisja Wyborcza powinna bardzo poważnie przeanalizować całą dokumentację, którą wysłano, to przede wszystkim dlatego, żeby no nie było takiego poczucia, że można zrobić wszystko, można zrobić każde łajdactwo, można zrobić każde nadużycie, a z tego tytułu nie ma żadnych konsekwencji. Słuchajcie, jakiś mały błąd księgowy, ja już nawet nie pamiętam, czego on dotyczył, ale jakiś nieistotny błąd księgowy, nie zagarnięcie jakichś publicznych pieniędzy na rzecz kampanii wyborczej, nie wykorzystywanie urzędów czy urzędników do robienia kampanii wyborczej, nie te setki milionów użytych pośrednio lub bezpośrednio w kampanii, ale mały błąd spowodował kiedyś, nie tak dawno, że Polskie Stronnictwo Ludowe straciło wszystkie dotacje. Jakiś mały błąd proceduralny spowodował, że Polska 2050 miała poważny problem.
czy nowoczesna. Byłoby czymś bardzo demoralizującym, gdyby no, cała Polska naznaczy z przecieków czy z formalnych komunikatów ilość tych nadużyć i zakres i taką bezczelność i kompletną, bo to bezwstydne było działanie wręcz. Ja nie mam żadnych wątpliwości. I gdyby to pozostało bez kary, to ludzie mogliby słusznie pomyśleć, że właściwie cały wysiłek także wyborców idzie na marne. Więc ja bym bardzo chciał, żeby państwo... Ja nie chcę wpływać, nie mam żadnego mandatu, żeby wpływać na działania Państwowej Komisji Wyborczej. No ale o jedno mogę prosić, chyba tak jak każdy inny obywatel, żeby bardzo rzetelnie przeanalizowała całą tę dokumentację. Jeśli chodzi o to, co działo się no, w tym budynku za pana ministra Szczuckiego, to z dokumentacji, jaką wysłano do PKW, wynika jednoznacznie, że zarówno pracownicy podlegli panu Szczuckiemu, jak i środki będące w dyspozycji służyły tej kampanii. Co do tego nie może być żadnych wątpliwości. Ja nie mogę rozstrzygać o tym, czy to wystarczy PKW, czy nie wystarczy. Ale z całą pewnością tylko dokumentacja wysłana stąd, z RCL-u, powinna wystarczyć stukrotnie w porównaniu do tamtych decyzji sprzed lat, żeby podjąć kroki bezwzględne wobec sprawców tego. To ja nie mam tu cienia wątpliwości, ale tak jak powiedziałem, to nie jest moja kompetencja, żeby tu rozstrzygać. Ja mam opinię taką, ale nie będę przecież w żaden sposób wpływał na działania PKW. Działania Ukrainy są działaniami obronnymi. To, co wojska rosyjskie lotnictwo wyczynia na terenie Ukrainy, to jest, nosi znamiona ludobójstwa, nieludzkich zbrodni. I Ukraina ma pełne prawo toczenia wojny w taki sposób, aby możliwie skutecznie sparaliżować Rosję w jej agresywnych zamiarach. Oczywiście na tym najwyższym poziomie politycznym jesteśmy w stałym kontakcie. Jeśli pani mnie pyta, czy jestem zaskoczony tą niekonwencjonalną, dla niektórych niespodziewaną zmianą sytuacji na froncie, nie, nie jestem zaskoczony, ale oczywiście nie ma mowy o konsultacjach polegających na tym, że ktoś w Kijowie uzgadnia ze mną, którego dnia, gdzie kto ruszy. No, wiadomo, że nie. Natomiast nasze stanowisko nie zmienia się ani na jotę. Wspieramy Ukrainę w wojnie, która jest wojną obronną i w ogóle nie ma tutaj o czym dyskutować. I ja sobie zdaję sprawę, że i wszyscy wiemy o tym, że jakie są ryzyka. Największym ryzykiem dla Polski, dla Europy jest przegrana wojna przez Ukrainę i wygrana Rosji. To jest ryzyko, które bezpośrednio dotknęłoby Polskę i moim zdaniem całą Europę. I dlatego działania Ukrainy, które uniemożliwiają ten scenariusz, są także działaniami na rzecz naszego bezpieczeństwa. Nie mam żadnych wątpliwości. Ukraina dobrze wie, jaka broń przeznaczona przez zachodnich sojuszników, jaka jest przeznaczona do jakich działań. I jestem przekonany, mam w ogóle nie tylko wrażenie, ale i wiedzę, że nie dochodzi do nadużycia zaufania naszego, polskiego, amerykańskiego, europejskiego ze strony Ukrainy. I więc no i mam nadzieję, że to się nie zmieni. Kompletnie nie ma znaczenia, czy mi się coś podoba, czy nie. Jedna rzecz mi się podoba we mnie, to znaczy, że ja będę konsekwentnie unikał i nie dam się sprowokować w żaden sposób i przez nikogo w komentowanie czy wpływanie na decyzje sędziów. I to mi się podoba u mnie, że naprawdę nie mam takiej pokusy i nie będę tolerował także u moich współpracowników jakichkolwiek prób wpływania na decyzje sędziowskie. Czy one są korzystne, czy niekorzystne. Z mojego punktu widzenia polityki, bez znaczenia. Sędziowie są od tego, żeby podawać decyzje, nie oglądając się na polityków. Czy sędziowie mają sympatie polityczne? Zakładam, że każdy w Polsce, kto skończył 18 lat i na przykład chodzi na wybory, to pewnie ma jakieś poglądy polityczne i sympatie polityczne. No, cieszmy się naprawdę z tego, że
w dzisiejszej Polsce nie ma sędziów, którzy organizują się w grupę hejterską, której zadaniem jest wykańczanie innych sędziów. Bardzo bym chciał, żebyśmy docenili wysiłek i ministra Bodnara, ale też środowiska sędziowskiego, prawniczego na rzecz odbudowy. To zajmie nam jeszcze miesiące, a może i lata, bo dewastacja tego wymiaru sprawiedliwości była przecież nieporównywalna z czymkolwiek w ostatnich 30 latach. Naprawdę. To więc bardzo bym was prosił, ja wiem, że nie jest to łatwe, ale o pewną wyrozumiałość. My chcemy postępować praworządnie. Nam do głowy nie przyjdzie, żeby używać siły bez uzasadnienia i merytorycznego, i prawnego, bez decyzji sędziego, bez działań prokuratury. Tak, oni działają bardzo rzetelnie. Czy to oznacza szybko? Nie, nie zawsze. Ale ja wolę, no za chwilę będzie kolejna sprawa dotycząca, nie wiem, rozwojowa bardzo rządowej agencji rezerw strategicznych. Słuchajcie, ja mam dość dużą wiedzę na temat tego, no z racji, że to jest jedna z instytucji, które podlegają premierowi. Ja mam naprawdę dużą wiedzę, ja mógłbym już dzisiaj książkę napisać o tym, co tam się działo. Ale milczę i czekam spokojnie na dochodzenie i na działania prokuratury. I nic mnie nie wytrąci z tego przekonania, że po to budujemy niezależny wymiar sprawiedliwości, żeby on działał nie na zasadzie, że o Tusk popędza, to oni będą działali szybciej. Niech działają tak, jak uważają za stosowne. Z punktu widzenia szczególnie państwa, bo media są też od tego, żeby no, pilnować praw obywatelskich i wolności, to ja powiem wam szczerze, powinniście się cieszyć, że pan Romanowski jest na wolności, skoro tak zdecydował sąd, a nie, że siedzi, mimo że sąd ma inne zdanie. To nie areszt śledczy będzie decydował o tym, czy pan Romanowski jest winny, czy nie, tylko dobrze przygotowana dokumentacja przez prokuraturę, rozprawa i wyrok sądu. Ja nie wiem, czy... Bo też czasami mam takie wrażenie, że... Ja nie cierpię z tego powodu, że pan Romanowski nie poszedł do aresztu. To nie jest tak, że kładę się spać i myślę, a warto byłoby kogoś wsadzić. Ale myślę, że dla was to też nie jest jakieś hobby szczególne, żeby tam trzymać kciuki za prokuraturę, żeby wsadziła jak najwięcej ludzi. Trzeba postępować praworządnie. Pan Romanowski doczeka się sprawiedliwości. Może być pan tego na 100% pewien. I ci, którym prokuratura przed sądem udowodni łamanie prawa, nadużycia, wykorzystanie środków publicznych, zorganizowaną działalność przestępczą, oni wszyscy prędzej czy później znajdą się w więzieniu.